Wygląda na to, że w Becejłach jeszcze niedawno istniała szkoła, która nie działała, a teraz działa ośrodek, który dla odmiany nie istnieje, a przynajmniej nikt się do niego nie przyznaje. Gminny ośrodek rehabilitacji jest. Szyld nie pozostawia złudzeń. Złudzeniem jest, że ośrodek otwarty w Becejłach w gminie Szypliszki przez samorządowe władze tej gminy prowadzi działalność leczniczą, jak nas poinformowała rzecznik wojewody podlaskiego. W rozmowie telefonicznej z pracownikiem organu rejestrowego pan Roman Waldemar Rynkowski, sekretarz gminy Szypliszki, zaprzeczył, że gmina prowadzi działalność leczniczą jako ośrodek rehabilitacji w Becejłach. Czy prowadzi go zatem Suwalski Szpital Psychiatryczny? Wchodząc do budynku zauważyłam szyld, właściwie dwa szyldy na drzwiach centrum, które jest organizacyjnie przypisane. Tak jest, tak jest, tak. I gminny ośrodek rehabilitacji. Tak, bo taka była wola tak jakby Urzędu Gminy, żeby ten ośrodek był ośrodkiem rehabilitacji, gminnym ośrodkiem rehabilitacji. Nam to w sobie nie przeszkadza. Taka była umowa z wójtem, stąd tak jakby takie porozumienie zawarte, które między innymi właśnie obejmowało to udostępnienie naszej kadry. I z umowy szpital się wywiązał, bo gminny ośrodek rehabilitacji dla mieszkańców władze samorządowe gminy Szypliszki otworzyły 20 lipca bieżącego roku. Z tego co wiem, to te popołudnia są wypełnione mieszkańcami. Oni tutaj bardzo chętnie przychodzą. Ja kilka razy po południu tutaj byłam i rzeczywiście byłam zaskoczona tym, że jest takie duże zainteresowanie. Prawdopodobnie to też wynika z tego, że jest długi okres oczekiwania na tą fizjoterapię, że w tych ośrodkach rzeczywiście, które mają kontrakt zawarty z funduszem, to oczekiwanie sprawia, że pacjenci jednak mimo wszystko bardzo chętnie tutaj przychodzą i korzystają w sumie z takich samych zabiegów. Jak wynika z informacji zawartej na stronie Urzędu Gminy, nadzór nad ośrodkiem rehabilitacji w Becejłach sprawuje właśnie Urząd Gminy Szypliszki, który jednak twierdzi, że nie jest jego organem prowadzącym. W efekcie gminny ośrodek rehabilitacji w Becejłach, choć udzielane są w nim świadczenia rehabilitacyjne, nie istnieje w obowiązkowym rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Nie sposób też stwierdzić, czy gminny ośrodek rehabilitacji w Becejłach posiada wymaganą od podmiotów leczniczych polisę OC. Jeśli jej nie ma, pacjenci korzystają ze świadczeń na własne ryzyko i odpowiedzialność. Nie zmienia tego nawet lekarskie skierowanie, którego się od nich wymaga. Jak nas poinformowało Ministerstwo Zdrowia, sprawę ośrodka przekazano do wyjaśnienia wojewodzie podlaskiemu.